70%, która dla wielu spośród naszych mieszkańców będzie nie do udźwignięcia. Stąd też ta aktywna postawa samorządowców, żeby dążyć do tego, żeby w tym zakresie coś zmienić. Mieszkańcy są zawiedzeni tym działaniem. To jest coś, co stanowi o utracie zaufania dla władz publicznych. My jesteśmy tego ofiarą, bo nie mamy żadnego wpływu, nie mamy żadnych kompetencji na to, żeby w jakiś sposób móc skutecznie zareagować na zmianę takiej polityki. Musimy bronić naszych mieszkańców i występować tam, gdzie jest jakaś szansa i nadzieja na zmianę tej sytuacji. Sytuacji, która ma charakter pewnej niesprawiedliwości, bo zdecydowana większość mieszkańców, posługując się liczbami, płaci około 11 groszy za kilowatogodzinę, kupując gaz od PGNiG, podczas gdy my, kupując gaz od spółki Gengas Energia czy Anko, musimy za takie samo ciepło zapłacić dwa razy tyle. W jednym kraju, w jednym państwie, w kraju, w którym gaz jest produktem koncesjonowanym, gdzie cena jest regulowana, powstają takie sytuacje. 19 października w Tarnowie Podgórnym odbyło się spotkanie samorządowców, którzy reprezentowali mieszkańców gmin, które zostały dotknięte potężnymi podwyżkami gazu. Panie wójcie, proszę powiedzieć, jaki jest efekt tego spotkania? Więc zacznę od tego, że przede wszystkim udało się osiągnąć to, na czym nam najbardziej zależało, czyli pokazać skalę problemu, że nie jest to dzisiaj problem, który dotyczy jednej gminy, nie jest to dzisiaj problem tylko mieszkańców Dygowa, ale jest to problem dzisiaj wielu gmin. Problem dotyczy dzisiaj kilkudziesięciu tysięcy odbiorców gazu, więc to nasze spotkanie w Tarnowie Podgórnym właśnie miało przede wszystkim ten efekt, żeby pokazać, że skala problemu jest skalą bardzo dużą i tutaj zawsze osiągnąć cokolwiek będzie dużo, dużo łatwiej kilkudziesięciu samorządowcom czy kilkudziesięciu podmiotom niż jednej gminie. Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Gengazu. Jakby pan skomentował argumenty, które przedstawiał właśnie w trakcie? Przedstawiciel Gengazu wiele do tej naszej dyskusji wczoraj nie wniósł. Raczej starał się unikać odpowiedzi na pytania. Niemniej ewidentnie wskazał, że ten problem, który dotyczył tak drastycznej podwyżki, wziął się z tego, że bardzo mocno podrożał gaz, który zostaje przez firmę Gengaz zakupiony i trafia potem do naszych pieców gazowych. A czy w ogóle wypowiedzi przedstawiciela Gengazu dają jakąkolwiek nadzieję na jakiekolwiek w ogóle zmiany stawki? Myślę, że przed nami jest bardzo długa i daleka droga. Niemniej bardzo ważne, żebyśmy wszyscy jako samorządowcy w tym samym kierunku podążali. Oczywiście nie dało się usłyszeć od pana prezesa konkretów, bo też i on nie w tym celu uczestniczył we wczorajszym spotkaniu. Natomiast pojawiła się tam, wydaje mi się, jedna bardzo ważna informacja, która gdzieś jakąś tam nadzieję daje. Otóż pan prezes powiedział, że po nagłośnieniu całej tej akcji, czyli w ciągu ostatnich dni, podjęła dialog z głównym dostawcą gazu, czyli z PGNiG. Tutaj mamy nadzieję, że efektem tego dialogu będzie obniżenie troszeczkę cen, za które kupuje Gengaz gaz od tego głównego dostawcy, czyli od PGNiG, a co za tym idzie, pozwoli to na obniżenie kosztów. Niemniej to jest wariant bardzo optymistyczny i to jest taki wariant, który rysuje się na horyzoncie za raczej kilka miesięcy, a niekoniecznie jest to kwestia najbliższych dni.
O ile oczywiście taka będzie ostateczna decyzja, bo to co ważne, ja chciałbym jeszcze dodać, że my w dniu wczorajszym podpisaliśmy 4 takie wystąpienia w imieniu naszych mieszkańców do Urzędu Regulacji Energetyki, ale również do Urzędu Ochrony Konsumentów. Również do Ministerstwa Aktywów Państwowych, czyli no, do tych wszystkich osób w naszej stolicy, które de facto mają wpływ na to, co dzieje się u nas w naszych małych wspólnotach, w naszych małych gminach. Powołaliśmy również takich koordynatorów wojewódzkich oraz koordynatora ogólnopolskiego. Jest to pan wójt gminy Tarnowo-Podgórne, pan Tadeusz Czajka. No i mogę na dzisiaj powiedzieć jedno, na pewno temat nie zostanie przez nas odpuszczony, ale na efekty, o ile one w ogóle będą, będziemy musieli jeszcze po prostu troszeczkę poczekać. Panie wójcie, jeszcze jeden taki istotny temat, którym poruszali wójtowie, burmistrzowie w czasie tego spotkania, to realizacja programu Czyste Powietrze, który również gmina Dygowo w tej chwili wdraża. Wymiana kopciuchów na właśnie piece gazowe. Jakby pan skomentował ten argument? Jedno z naszych wystąpień dotyczyło również ministra klimatu, dlatego że tak jak pan słusznie zauważył, my tutaj na dole, że tak powiem, promujemy tą ekologię. Ja sam nie ukrywam, że rozmawiając z mieszkańcami, zachęcając do wymiany tego źródła ciepła na to bardziej ekologiczne. Natomiast dzisiaj w przypadku tak drastycznych podwyżek cen po prostu te wszystkie argumenty są wybijane nam. Ja dzisiaj nie mam możliwości jako wójt gminy i nie chcę przekonywać mieszkańców do tego, żeby oni wymieniali swoje źródła ciepła, jeśli w zamian czekają ich tak drastyczne podwyżki. To się mija z celem, więc liczymy tutaj, że reakcja również tego ministerstwa w tej naszej sprawie no, będzie i to będzie taka, mam nadzieję, która pozwoli jakieś efekty w tej sprawie osiągnąć, bo jeśli zależy nam na dbaniu o środowisko, a zależy nam na tym, no to musimy też mieć narzędzia do tego, żeby tych mieszkańców do tego skutecznie przekonywać, a nie zniechęcać. A tego typu podwyżki, powiem wprost, one po prostu zniechęcają mieszkańców. Ja się temu nie dziwię. Na koniec jeszcze pytanie, poza pismami, które zostały przygotowane do różnych podmiotów, czy jest zaplanowane jeszcze jakieś działania na najbliższy czas? Na dzień dzisiejszy wszystkie szczegółowe działania będziemy wspólnie konsultowali z naszymi koordynatorami, natomiast wiem, że planowane jest wystąpienie na komisji sejmowej, gdzie właśnie przedstawiciele już powiedzmy wojewódzcy będą wskazywali na skalę tego problemu. Mam nadzieję, że ten problem, albo inaczej powiem, to nagłośnienie, które w dniu wczorajszym miało miejsce, bo były na tym naszym spotkaniu wszystkie ogólnopolskie telewizje, więc zakładam, że problem zrobi się problemem jak gdyby widocznym w skali kraju, a to też przełoży się na to, że ktoś tam w Warszawie pomyśli o tej co prawda wąskiej grupie osób, bo dostawcy gengazu to jest około 2% rynku gazowego w naszym kraju. Niemniej są to tysiące osób, które są mieszkańcami naszego kraju, więc liczymy na to, że problem po pierwsze zostanie dostrzeżony przez najważniejsze osoby, a po drugie rozpoczną się rozmowy i działania zmierzające do tego, aby ulżyć tym mieszkańcom, bo dzisiaj jak gdyby jedyne możliwości to tylko te, które są właśnie, powiem wprost, w Warszawie, w stolicy. Tylko te osoby mogą dzisiaj pomóc naszym mieszkańcom. Myślę i tak na to liczę, że te nasze działania, nas tutaj samorządowców, pozwolą tym osobom zauważyć skalę problemu, no i w konsekwencji doprowadzić do tego, że ten problem przynajmniej w jakimś tam stopniu częściowym uda się rozwiązać. Natomiast jak długo to potrwa, to na dzień dzisiejszy bardzo trudno wskazać, bardzo trudno przewidzieć. Dziękuję za rozmowę.